Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Czy wiecie, że Biblia jest najczęściej wydawaną książką w historii świata? Jest bestsellerem wszechczasów. Nowy Testament został przetłumaczony na ponad 1500 języków, a cała Biblia na 469 języków świata. Poszczególne księgi i inne fragmenty biblijne przetłumaczono na ponad 3300 języków i dialektów, Niektóre z nich już wymarły, a zachowały się po nich jedynie tłumaczenia Pisma Świętego. Wiele z języków świata posiada różne przekłady. W Polsce mamy aż 20 przekładów katolickich, do tego należy doliczyć dziesięć przekładów protestanckich i sześć przekładów powstałych z inicjatywy innych wspólnot chrześcijańskich, w tym dwa przekłady ekumeniczne. Ja nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk. A to jest dwunasty odcinek naszego codziennego podcastu Biblia Frog. Zapraszam do modlitwy słowami Psalmu VI. Nie karć mnie, panie, w swym gniewie, i nie kasz w swej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną, panie, bom słaby. Ulecz mnie, panie, bo drżą kości moje i duszę moją ogarnia wielka trwoga. Lecz ty, o panie, Jakże długo jeszcze? Powróć, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie, bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie. Któż Cię wychwala w Szeolu? Zmęczyłem się moim miękiem, płaczem obmywam co noc moje łoże, posłanie moje skrapia mełzami, od smutku oko moje mgłą zachodzi. Starzeje się z powodu wszystkich mych wrogów. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło bo Pan usłyszał głośny mój płacz, Pan usłyszał moje błaganie, Pan przyjął moją modlitwę. Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą, niech odstąpią i niech się zaraz zawstydzą. Dziś usłyszymy historię związaną z Jakubem, który uda się do kraju swoich przodków, aby spośród córek swojego wuja Labana wybrać sobie przyszłą żonę. Małżeństwa w ramach jednego klanu były powszechnym zwyczajem w kulturze semickiej tamtego czasu. Również wielożeństwo nie było wówczas niczym nadzwyczajnym. Wręcz przeciwnie, przywódca klanu musiał posiadać kilka żon i nałożnic ponieważ to ukazywało jego status społeczny i zamożność. Musimy pamiętać, że Bóg powoli prostuje ludzkie kręte drogi. Jest jak dobry nauczyciel, który wiedzę i mądrość dawkuje stopniowo. Posłuchajmy trzech kolejnych rozdziałów Księgi Rodzaju, od rozdziału 29 do 31. Jakub, wyruszywszy w dalszą drogę, powędrował do Ziemi Synów Wschodu. Tam ujrzał studnie w polu i trzy stada owiec wylegujących się wokół niej. Z tej bowiem studni pojono stada. Wielki zaś kamień przykrywał jej otwór. To też gromadzono tu wszystkie stada i wtedy dopiero odsuwano kamień z otworu studni, a po napojeniu owiec przesuwano go znów na dawne miejsce nad otwór studni. Jakub rzekł do czekających tam pasterzy: Bracia moi, skąd jesteście? Odpowiedzieli mu: Jesteśmy z Haranu. On zaś pytał ich: Czy znacie Labana, syna Nachora? Oni na to znamy. I jeszcze zapytał ich: Czy dobrze się miewa? Odpowiedzieli: Dobrze, ale oto jego córka, Rachela, nadchodzi z trzodą. Wtedy Jakub rzekł: Ponieważ jeszcze jest jasny dzień i nie czas zapędzać trzody, napójcie trzodę i idźcie ją paść. Oni zaś powiedzieli, nie możemy poić, dopóki nie spędzą wszystkich stad i nie odsuną kamienia znad otworu studni. Wtedy będziemy poić owce. Gdy Jakub tak z nimi rozmawiał, Rachela, która była pasterką, nadeszła ze stadem owiec swego ojca. A gdy Jakub ujrzał Rachelę córkę Labana, brata swej matki, i trzodę tegoż labana, podszedł, odsunął kamień z otworu studni i napoił trzodę labana. A potem ucałował Rachelę i rozpłakał się w głos. Kiedy zaś powiedział Racheli, że jest siostrzeńcem jej ojca, synem Rebeki, pobiegła i opowiedziała o tym swemu ojcu. Gdy Laban usłyszał nowinę, że to jest Jakub, jego siostrzeniec, Wybiegł mu na spotkanie, objął go i ucałował, i wprowadził go do swego domu. Wtedy to Jakub opowiedział Labanowi o wszystkim. Laban rzekł do Jakuba: Przecież jesteś moją kością i ciałem. A gdy Jakub przebywał u Labana miesiąc, rzekł do niego Laban: Czyż dlatego, że jesteś moim krewnym, masz mi służyć za darmo? Powiedz mi więc, jaką mam ci dać zapłatę? Miał zaś Laban dwie córki: starsza nazywała się Lea, a młodsza Rachela. Oczy Lei były czułe. Rachela zaś miała piękną postać i miłą powierzchowność. Ponieważ Jakub pokochał Rachelę, rzekł do Labana: Będę ci służył przez siedem lat za twoją młodszą córkę Rachele. Laban powiedział: Wolę dać ją tobie niż komu innemu. Pozostań więc u mnie. I tak służył Jakub za Rachelę przez siedem lat, a wydały mu się one jak dni kilka, bo bardzo miłował Rachele. Wreszcie rzekł Jakub do Labana, Ponieważ czas już upłynął, daj mi córkę twą za żonę, abym się z nią połączył. Wtedy Laban, zaprosiwszy wszystkich mieszkańców tej miejscowości, wyprawił ucztę. A gdy nastał wieczór, Laban wziął córkę swą, Leę, i przyprowadził ją do Jakuba, i ten zbliżył się do niej. Dał też Laban tej swojej córce niewolnicę Zilpę. Rano Jakub zobaczył, że ma przed sobą Leę. Rzekł więc do Labana, – Cóż mi uczyniłeś? Czyż nie za Rachelę ci służyłem? Czemu mnie oszukałeś? Laban odpowiedział – nie ma tu u nas zwyczaju wydawania za mąż córki młodszej przed starszą. Bądź przez tydzień z tą, a potem dam ci drugą, za którą jednak będziesz u mnie służył jeszcze siedem następnych lat. I Jakub tak zrobił. Był przez tydzień z Leą. Potem Laban dał mu córkę swą Rachelę za żonę. Racheli dał Laban również swą niewolnicę Bilche, aby jej usługiwała. Jakub więc zbliżył się do Racheli i kochał ją bardziej niż Leę i pozostał na służbie u Labana przez siedem następnych lat. Gdy Pan widział, że Lea została odsunięta, otworzył jej łono. Rachela zaś była niepłodna. Lea poczęła więc i urodziła syna i dała mu imię Ruben, mówiąc, wejrzał Pan na moje upokorzenie. Teraz mąż mój będzie mnie miłował. A gdy znów poczęła i urodziła syna, rzekła: Usłyszał pan, że zostałam odsunięta, i dał mi jeszcze to dziecko. Nazwała więc je Symeon. Potem znów poczęła i urodziła syna, i rzekła: Już teraz mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów. Dlatego dała mu imię Lewi. I jeszcze raz poczęła, i urodziwszy syna, rzekła: Tym razem będę sławić pana, dlatego dała mu imię Juda, po czym przestała rodzić. Rachela zaś, widząc, że nie może dać Jakubowi potomstwa, zazdrościła swej siostrze i rzekła do męża: Spraw, abym miała dzieci, bo inaczej przyjdzie mi umrzeć. Jakub rozgniewał się na Rachele i odparł: Czyż to ja, a nie Bóg? Odmawiam ci potomstwa. Wtedy ona powiedziała, Mam niewolnicę Bilchę. Zbliż się do niej, aby urodziła dziecię na moich kolanach, chociaż w ten sposób będę miała od ciebie potomstwo. Dała mu więc swą niewolnicę Bilchę za żonę i Jakub zbliżył się do niej. A gdy Bilcha poczęła i urodziła Jakubowi syna, Rachela rzekła, Bóg jako sędzia otoczył mnie opieką, wysłuchawszy mnie, dał mi syna. Dlatego nazwała go Dan. Niewolnica Racheli, Bilcha, znowu poczęła i urodziła Jakubowi drugiego syna. Wtedy Rachela rzekła: Nadludzką walkę wiodłam z siostrą moją i zwyciężyłam. Przeto dała mu imię Neftali. Ale Ilea, widząc, że przestała rodzić, Wzięła swą niewolnicę Zilpę i dała ją Jakubowi za żonę. Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi syna. Wtedy Lea zawołała: Szczęśliwie! i dała mu imię Gad. A gdy Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi drugiego syna, Lea powiedziała: Na szczęście, bo kobiety będą mnie zwały szczęśliwą. Dała więc mu imię Aser. Pewnego razu Ruben wyszedłszy na pole, gdy rzęto pszenicę, znalazł mandragory i przyniósł je swej matce Lei. Wtedy Rachela rzekła: Daj mi mandragory twojego syna. A Czyż nie dość, że mi zabrałaś męża, a jeszcze chcesz zabrać mandragory mego syna? Rachela zawołała: Niechaj więc śpi z tobą tej nocy za mandragory twego syna. A gdy Jakub wracał wieczorem z pola, Lea wyszła mu naprzeciw i rzekła: Do mnie przyjdź, bo nabyłam cię za mandragory mego syna. I spał z nią owej nocy. Bóg zaś spełnił pragnienie Lei. Poczęła i urodziła Jakubowi piątego syna. I mówiła: Dał mi Bóg nagrodę za to, że oddałam swoją niewolnicę mężowi. Nazwała więc go Issachar. A gdy Lea znów poczęła i urodziła szóstego syna Jakubowi, rzekła: Obdarował mnie Bóg wspaniałym darem. Teraz będę już miała pierwszeństwo u mego męża, gdyż urodziłam mu sześciu synów. Dała więc synowi imię Zabulon. Wreszcie urodziła i córkę, którą nazwała Dina. A Bóg zlitował się i nad Rachelą. Wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono. Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: Zdjął Bóg ze mnie hańbę. Dając mu zaś imię Józef, westchnęła: Oby Pan dodał mi jeszcze drugiego syna. Gdy Rachela urodziła Józefa, Jakub rzekł do Labana: Zwolnij mnie, abym mógł wrócić do kraju, w którym mieszkałem. Daj mi moje żony, za które Ci służyłem, oraz dzieci, a odejdę. Wiesz dobrze, jak Ci służyłem. Laban mu odpowiedział: Obyś mnie darzył życzliwością, odgadłem bowiem, że Pan błogosławi mi dzięki Tobie. Po czym dodał: Ustal mi Twoją zapłatę, a ja Ci ją dam. Jakub rzekł do niego: Ty sam wiesz, jak Ci służyłem i jaki jest Twój dobytek dzięki mnie. Miałeś bowiem niewielki majątek, zanim przyszedłem. Odkąd zaś tu jestem? Pomnożył się on bardzo i Pan ci błogosławi w ślad za mną. Jednak teraz muszę się zatroszczyć i o moją rodzinę. A na to Laban. Cóż więc mam ci dać? Jakub odpowiedział. Nic mi nie dasz. Uczyń mi tylko to, co ci powiem, a będę nadal pasł twe stada i będę się nimi opiekował. A więc obejdę dzisiaj wszystkie twe stada. Oddzielę z nich wszystkie jagnięta centkowane, pstre i czarne spośród owiec oraz koźlęta pstre i centkowane spośród kus. Niech one będą moją zapłatą. Po pewnym czasie przemówi za mną moja uczciwość. Gdy bowiem przyjdziesz, aby obejrzeć to, co będzie mi się należało jako zapłata, wszystkie kozy, które nie będą centkowane ani pstre, oraz owce, które nie będą czarne. Możesz uważać za skradzione przeze mnie. Laban rzekł. Dobrze, niechaj będzie tak, jak mówisz. Ale jeszcze tego samego dnia Laban oddzielił wszystkie kozły centkowane i pstre, oraz wszystkie kozy centkowane i pstre. Wszystkie, które miały cośkolwiek sierści białej oraz owce czarne i dał je swym synom. Ponadto wyznaczył odległość równą trzem dniom drogi pomiędzy sobą a Jakubem. A Jakub pasł pozostałe owce labana. Jakub nazbierał sobie świeżych gałązek topoli, drzewa migdałowego i platanu i pozdzierał z nich korę w taki sposób, że ukazały się na nich białe prążki. Tak ostrugane patyki umocował przy korytach z wodą, czyli przy poidłach aby je miały przed sobą trzody, które przychodziły pić wodę. Gdy bowiem zwierzęta przychodziły pić wodę, parzyły się. I tak parzyły się zwierzęta strzód przed tymi patykami i wskutek tego dawały przychówek osierści prążkowanej, pstrej i centkowanej. Jakub oddzielił więc owce białe i pędził je przodem przed pstrymi i czarnymi jako stada labana. Dla siebie zaś trzymał stada osobno, nie łącząc ich ze stadami Labana. A przy tym Jakub umieszczał owe ponacinane patyki na widocznym miejscu przy poidłach tylko wtedy, gdy miały się parzyć sztuki mocne. Gdy zaś owce były słabe, patyków nie kładł. W ten sposób sztuki słabe miały się dostać Labanowi, a mocne Jakubowi. Tak to stał się Jakub człowiekiem bardzo zamożnym. Miał bowiem liczne trzody, a ponadto niewolnice, sługi, wielbłądy i osły. Jakub słyszał, jak synowie Labana mówili: Jakub zabrał wszystko, co posiadał nasz ojciec, i zmienia naszego ojca, dorobił się całego tego majątku. I widział Jakub, że Laban zmienił się wobec niego i nie był już taki jak przedtem. Wtedy pan rzekł do Jakuba: Wróć do ziemi twych przodków, do twego kraju rodzinnego, ja zaś będę z tobą. Jakub kazał Racheli i Lei przyjść do siebie na pole, do swej trzody i powiedział im: Widzę po twarzy waszego ojca, że nie jest on dla mnie taki jak dawniej, lecz Bóg mojego ojca był ze mną. Wy same najlepiej wiecie, że choć z całych sił służyłem ojcu waszemu, on jednak oszukiwał mnie i wielokrotnie zmieniał mi zapłatę. I tylko Bóg bronił mnie od krzywdy. Gdy bowiem ojciec wasz mówił, owce pstre będą twoją zapłatą, wszystkie rodziły się pstre. Gdy zaś mówił, centkowane będą dla ciebie zapłatą, wszystkie rodziły się centkowane. I tak Bóg wydzielił część dobytku ojca waszego i dał ją mnie. Bo gdy nadchodził czas parzenia się trzody, widziałem we śnie, jak samce pokrywające trzody były pstre centkowane i łaciate. I wtedy anioł Boży wołał na mnie we śnie. Jakubie, a gdy mu odpowiadałem, słucham, mówił Spójrz i przypatrz się, wszystkie samce pokrywające trzody są pstre centkowane i łaciate. Widzę bowiem, jak laban z tobą postępuje. Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaściłeś stele i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc gotuj się do drogi, opuść ten kraj i wróć do twojej rodzinnej ziemi. Na te słowa Rachela i Lea rzekły do niego: Czy mamy ponadto jakiś udział i dziedzictwo w majątku naszego Ojca? Wszak obchodził się z nami jak z obcymi, bo nie tylko wziął za nas zapłatę, ale jeszcze obrócił na swój użytek naszą własność. Słusznie więc całe mienie, które Bóg oddzielił od mienia Ojca naszego, należy do nas i do naszych synów. Teraz więc czyni to wszystko, co Bóg ci rozkazał. Wtedy Jakub powziął postanowienie i wsadził swe dzieci i żony na wielbłądy. Zabrał wszystkie swe stada i całą majętność, którą zdobył majątek własny, którego się dorobił w Paddan Aram, i ruszył w drogę do swego ojca Izaaka, do kraju Kanaan. Gdy Laban poszedł strzyc owce, Rachela skradła mu posążki domowe. Jakub zaś wprowadził w błąd Labana Aramejczyka, nie dając mu poznać po sobie, że zamierza uciec. Tak więc uciekł on wraz z całym dobytkiem i rozpoczynając wędrówkę, przeprawił się przez rzekę, a potem skierował się w stronę wyżyny Gilead. A gdy na trzeci dzień Laban dowiedział się, że Jakub uszedł, zebrał swych krewnych i wyruszył za nim w pościg. Po siedmiu dniach dogonił go na wyżynie Gilead. Ale tejże nocy Bóg ukazał się we śnie Labanowi Aramejczykowi i rzekł do niego. Bacz, abyś w rozmowie z Jakubem niczego od niego nie żądał. Laban dogonił Jakuba, gdy ten rozbił swe namioty na tej wyżynie. Laban i jego krewni również rozbili namioty na wyżynie Gilead. I wtedy Laban rzekł do Jakuba: Cóż uczyniłeś? Oszukałeś mnie i uprowadziłeś moje córki, jak branki wojenne. Czemu uciekłeś potajemnie i okradłeś mnie? Nic mi nie powiedziałeś, a przecież odprawiłbym cię z weselem, z pieśniami, bębnami i cytrami. Nawet nie dałeś mi ucałować mych wnuków i mych córek. Oto postąpiłeś nierozsądnie. Mógłbym obejść się z wami surowo, ale Bóg Ojca waszego tak mi powiedział ubiegłej nocy. Bacz, abyś w rozmowie z Jakubem niczego od niego nie żądał. Gdy już jednak ruszyłeś w drogę, bo tęskno było ci bardzo za rodziną twego ojca, to czemu skradłeś mi moje posążki? Jakub dał Labanowi taką odpowiedź: Bałem się, myśląc, że mi siłą odbierzesz także i twoje córki. Ten zaś, u którego znajdziesz swoje posążki, niech straci życie. W obecności krewnych naszych przeszukaj to, co jest przy mnie i zabierz sobie. Nie wiedział bowiem Jakub, że to Rachela je skradła. Wszedł więc Laban do namiotu Jakuba, do namiotu Lei i dwóch niewolnic, lecz nic nie znalazł. Wyszedłszy z namiotu Lei, wszedł do namiotu Racheli. Rachela zaś wzięła przedtem posążki i włożyła pod siodło wielbłąda i na nich usiadła. A gdy Laban przeszukawszy cały namiot, nic nie znalazł, rzekła do Ojca: nie bierz mi tego za złe, panie mój, że nie mogę wstać, gdyż mam kobiecą przypadłość. Laban przeszukał namiot i posążków nie znalazł. Wtedy Jakub rozgniewał się i zaczął czynić gorzkie wyrzuty Labanowi, tymi słowami: Jakiż popełniłem występek, i jaką nieprawość, że mnie ścigasz, że przetrząsasz wszystkie moje rzeczy? Cóż swojego znalazłeś wśród tych rzeczy, które są moimi? Połóż to wobec moich i Twoich krewnych, i niech oni powiedzą, kto z nas ma słuszność. Dwadzieścia lat byłem u ciebie. Twoje owce i kozy nie roniły. Baranów z Twojej trzody nie jadałem. Rozszarpanej przez dzikie zwierzę sztuki nie przynosiłem ci. Dawałem za to moją sztukę. Jeśli ci coś zostało skradzione, czy to w dzień, czy w nocy, szukałeś u mnie. Bywało, że dniem trawił mnie upał, a nocą chłód spędzał mi sen z powiek. Takie były owe dwadzieścia lat w służbie u ciebie. Służyłem ci czternaście lat za dwie twoje córki, a sześć lat za trzodę. Ty zaś wielokrotnie zmieniałeś mi zapłatę. Gdyby Bóg ojca mego, Bóg Abrahama, ten którego z bojaźnią czci Izaak, nie wspomagał mnie, to puściłbyś mnie teraz z niczym. Com wycierpiał i ilem się napracował rękami, Bóg widzi. On też zeszłej nocy zaświadczył. Laban tak odpowiedział Jakubowi: „Wprawdzie są to moje córki i ich dzieci są moimi. Trzoda, moją trzodą. i wszystko, co tu widzisz, jest moje. Ale cóż mogę teraz uczynić moim córkom, albo ich dzieciom, które one urodziły? Zawrzyjmy zatem obaj przymierze, i niech to będzie świadectwo zgody między mną a tobą. Wtedy Jakub wybrał jeden kamień i postawił jako stele. A potem rzekł do swych bliskich: Nazbierajcie kamieni. Zebrali więc kamienie i ułożyli z nich kopiec, na którym zasiedli do posiłku. Laban nazwał to wzniesienie jegar-sachaduta, Jakub zaś galet. Laban przy tym dodał: Niechaj ten pagórek będzie odtąd świadectwem zgody między mną a tobą. Dlatego nazwał go Galet i Mispa, mówiąc: Niechaj pan stoi na straży między mną a tobą, gdy się rozstaniemy. Gdybyś źle się obchodził z moimi córkami, albo wziął sobie oprócz nich inne żony, to choć nie będzie nikogo z ludzi między nami, patrz. Bóg będzie świadkiem między mną a Tobą. I rzekł jeszcze Laban do Jakuba: Ten oto pagórek z kamieni i ta stela, które ustawiłem jako świadectwo zgody między mną a Tobą będą świadectwem że ani ja nie będę szedł obok tego pagórka do Ciebie, ani Ty nie będziesz szedł obok tego pagórka lub steli do mnie w złym zamiarze. Bóg Abrahama i Bóg Nachora. Bóg ich przodków, niechaj będzie naszym sędzią. Jakub zaś przysiągł na tego, którego z bojaźnią czcił Izaak, jego ojciec. A potem Jakub zabił na owej wyżynie zwierzęta na ofiarę, po czym zaprosił swych krewnych na posiłek. A gdy się posilili, ułożyli się do snu na tej wyżynie. Przeczytamy teraz dalszą część historii rozgrywającej się w Samarii, będziemy świadkami, jak moc Bożego Słowa przemienia ludzkie serca, jak wielu spośród Samarytan nawraca się pod wpływem słów Chrystusa. Otwórzmy i nasze serca na głos Jezusa Chrystusa, Ewangelia według świętego Jana, rozdział czwarty werset do 27 do 45. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą. Czyż mógł kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam. Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żyli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu. A do tej kobiety mówili, Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że on prawdziwie jest zbawicielem świata. Po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam jutro. Do usłyszenia.